No dobra, to taki tytuł. Jakiegoś indyczka sobie zobaczymy. Odwidza Hilarek. Hilarek nam polecił. Fajną mają skalę głośności, podoba mi się. Twórcy gry. Mariusz Schulz. Czyli dobrze widziałem, że to Polacy. Dobra, no to zobaczymy Polacy, co żeście tu zrobili nam za grę. Grafika. No, grafika jest HD. Dobra, graj. Chyba za bardzo ściszyłem, nie wiem, gadanie, a... To jest tutorial. Tura gracza. Witamy w Death Rose. W grze Death Rose chodzi o odpowiednie ustawienie. Dobra, dobieram kartę. Otrzymana karta broni pozwala na wystrzelenie. Wybierz krzyżową kartę do ręki. Ale Death Road poszedł. Tak jest, oprócz kart dobieranych z sali pojazdu, masz również własne karty kierowcy, które możesz zagrać w każdej rundzie. Niektóre karty pozwalają na zagranie więcej niż jednej akcji na każdą kartę. Użyj swojej pierwszej zielonej karty, aby praworęczny. Czyli co, że przesuwam się w dół i dobieram dwie karty. Naciśnij na zielony obszar, aby dobrać karty. Okej. Za zagrywanie kart płacisz punktami prowadzenia. Gdzie one są? Bo ich nie widzę. A tu, 13. Samochód może również stracić punkty prowadzenia na skutek obrażeń prowadzenia. Gdy wartość prowadzenia spadnie, to pojazd traci kontrolę, przechodzi w poślizg. Wybierz czerwoną kartę do ręki. Działko plazmowe, patrzcie, zero prowadzenia i poślizg ma. Poślizg. Siła poślizgu związana jest z biegami. Podczas poślizgu pojazd dobiera karty stali poślizgu. Liczba dobranych kart odpowiada aktualnemu biegowi. Aha, czyli on tak w lewo i w prawo. A, zajebiste to jest. Fajne, fajne, dobra. No i co teraz? Aha, to jest moja talia poślizgu. Czyli mam jakieś w dół, w lewo, w prawo, różne inne karty, żyćko, dobra, ok. Użyj drugiej zielonej karty, manual, co to jest? Mam, że mogę zmienić bieg na wyższy. Większość akcji wywoływanych niebieskimi kartami lub żółtymi kartami zależy od aktualnego biegu pojazdu. Zazwyczaj im wyższy bieg, tym więcej lepszych akcji możesz wykonać. A, że to jest na drugi bieg. Drugi bieg to jest dwa, nie wiem co. Pierwsza akcja, żeby się cofnąć. I druga akcja, żeby go uderzyć. Dobra. Zakończ swoją turę. I co, i teraz przeciwnik? Czyli dwa do przodu. Uderzenie we mnie. Wpadam w poślizg. Lewo. Prawo i bieg w dół. Tak, okej, kumam. Fajny w ogóle pomysł na grę. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Karcianka, ściganka, walczona. To nie było czegoś takiego jeszcze. Co on jeszcze ma ten poślizg? Na koniec tej tury samochód
Biera max 6 nowych kart, talii, gdy każdy pojazd rozegra swoją turę, runda dobiega końca. Na początku każdej rundy wszystkie pojazdy odzyskują punkty prowadzenia. Gratulacje, już na podstawie teraz możesz rozegrać, dobra. Czyli co, zwiększam bieg, to mnie kosztowało jeden, tak? Mógłbym działkiem plazmowym walnąć. I on wpadnie w poślizg. Tu nie do końca wiem, o co chodzi. A, to do przodu wali, a nie do tyłu, aha. Dobra, zderzę się z nim. I dobieram kartę i znów mam do przodu strzał. Ostre hamowanie. I on wpadnie w poślizg teraz. To nie chcę czegoś takiego. Bo tylko to mogę zrobić. Znów w poślizg wpadł, patrzcie. No dobra. Jeszcze raz. Mógłbym tak dwa razy w lewo i się zderzyć. Wypad. Tchórzowska ucieczka oznacza liczbę pojazdów, przed którymi możesz uciec, zanim twój kierowca zyskuje z turnią. Limit jest pokazany w lewym górnym rogu ekranu. Co? Limit jest pokazany w lewym górnym rogu ekranu. Wyjechanie na więcej niż 3 pola poza ekran wlicza się do limitu. Uwaga, niektóre walki odbywają się na śmierć i życie, nie ma możliwości. Ale to chyba nie ja uciekam, tylko on. On mnie musi dogonić teraz. Ale go teraz dojadę. Boom. Okej, biorę jakiś złom. O, Z koleś Mardok, syn legendarnej magii, która wygrała pierwszy turniej, przez co niektórzy twierdzą, że zostaje fory podczas kwalifikacji do turnieju, jednak Z, bo o nim mowa, chętnie udowodni swoje umiejętności, pokaże, na co go stać. Nie bierze życia zbyt poważnie, dla niego bardziej liczy się rywalizacja i adrenalina. Aha, bo ja mogę wybrać postać. Ale chyba nie mam żadnej innej. Dobra, to biorę tego Zeda. On ma tak, do góry, do dołu, w tył, do przodu. Dostrojenie. Chyba odzyskuję 5 życia i zmieniam bieg. I wymieniam dwie karty. A tu mam jakiś poślizg, ok. Teraz mogę co zrobić? Nic nie mogę. To po prostu jadę pierwszy... Pierwszy mój turniej. Mogę zacząć. Ja lubię Kalifornię. To gdzie jest Kalifornia? Death Valley. Grand Canyon. To tu jest. Los Angeles. Bitwy w końcu odrobię akcję. Wydarzenia miasto. Okej, okay, no to wybieram akcję. No to jedziemy do Grand Canyonu. Bitwa.
Jaka Bartonella? No, ta pryszczyna już nie, teraz Bartonella. No właśnie. Alicja słucha jakiejś historii o oszustach medycznych. Wydarzenia na drodze. Aha, co to jest? Znaki po prawej stronie przedstawiają to, co wydarzy się na pasie, gdy rozpocznie się kolejna runda. Wypatruj czerwonego znaku, koniec pasa. O kurde. Co to będzie? Pas shooter. Na początku następnej rundy ten pas zamienia się na shooter. Pojazdy cofają się o jedno pole. Ok. To tak, myślę, że jak mam szczelanie, to po prostu szczelę. Zwłaszcza, że mam dwa szczelania, a on ma tak mało życia, że go chyba rozwalę nimi i koniec. Czy jakiś motorzysta mnie próbował dogonić, no i został pojechany. Siema Janek, co za gierka? No tak jak w tytule, jakiś dev coś tam, jeżdżonko. O, patrzcie co mogę mieć. Mogę mieć tak. Lemierz bojowy do przepychania. Mogę mieć aluminiowe wzmacniane 19-calowe koła. Albo piłę. A wziąłbym tą piłę, może wyposażę. Tylko jak ja to wyposażam, że on teraz... Tak, udało ci się zdobyć swoją kolejną część. Dobra, muszę przejść do garażu. Kierowcy nadwozia, kół, silnika, broni. Dobra, aby zamontować część, ekwipunek. Aha, to jest to, bo to miałem wcześniej. I to mi daje 12 pod skosem. To nie wiem, czy to nie miałem lepszego. To mi daje 12 obok. Mam do przodu, nie, no dobra, niech zostanie. Aha, okej, czyli kumam, o co chodzi. Czy to są po prostu takie, wiecie... A to są wszystkie w ogóle, tak? I jak będę mógł sobie ulepszać to auto, to zmienia mi się w ten sposób. To bardzo mi się to podoba, ten pomysł w ogóle. To jest takie, jakby to powiedzieć, no jak prawdziwość, to ma sens. Nie? Jakby fajnie jest to przedstawione, tak? Że zaczyna się, okej, okay, ktoś nas próbuje dopaść. To my w niego strzelimy najpierw. To mi dodaje życia, mi nie jest potrzebne. A to nie więcej nie powinien mieć tych ruchów? Dobra. Okej. Okay. A ja wpadłem w poślizg, czy on? O kurde, ale mu przywaliłem. Dobra, nie najgorszy ten poślizg był. Ale on sam wpadł w poślizg, co za typ. Efekty statusu. Niektóre nakładają efekty, aby zobaczyć jak... Rozruba. Na początku tury przyjmij obrażenia stanu równe liczbie punktów rozruby. Okej, czyli to jest taki overtime. Piła i bum, go piłą przeciąłem. Jak w życiu nie, bo wiecie, czasem macie w grach, że dostajecie jakieś karty, ale jakby no nie macie żadnej postaci, nie wiem, jak w Slay the Spire, tak? Po prostu macie jakieś ruchy i koniec, nie wiadomo o co chodzi w ogóle. Skąd takie coś by się miało brać? Możemy tak, jakiś inny silnik wziąć. Inne strzelanko do przodu. Ja nie wiem, jakie mam teraz i to mi troszeczkę psuje. 10 dookoła, to wygląda super. Tylko, że one mają pewnie, to są jakieś niskolevelowe. Dobra, znów nas jakiś motorzysta zaatakował. No, motorzyści to są słabi chyba, wiecie.
Kurde, to mnie niestety nie mam za bardzo. Mogę dwie wymienić. No to wymienię może tą. O, ale ja mam dwa strzały do tyłu. Czy nie miałem dwóch strzałów? Gdzie ten drugi strzał był? No nie, jeden jest do przodu. Ale tym chyba jeszcze dam radę. Tylko niestety... Poślizg, dobra, bieg mi spadł. Nieco przeciwnik zrobi. Tak motorem mnie próbuje popchnąć. Głupek. Dobra, czy ja robię skręta i robię strzał. A nie, bo ten strzał jest do przodu, a ten jest do tyłu. I koniec. Pineski, no nie mam właśnie pinesek. Te obszarówki wydają się o tyle fajne, że nasz... Co to jest tu na dole? Aha, że 6 ten, 2 pancerza i jeszcze coś. To bym wziął. Z tego względu, że... Czekajcie, czekajcie, bo ja muszę to zobaczyć. To jest ten tył. A widzicie, że to robi dookoła, a to do przodu. A my do przodu prawie w ogóle nie strzelamy, ale też trochę teraz nie mamy nic w ogóle do przodu. No ale nie wiem. No nie mamy nic do przodu. Zobaczymy, co to sklep. No nie mam żadnych pieniędzy. A, zabierzmy najpierw darmowe rzeczy, odbierz. Aha, i sklep żeśmy ominęli. To fajna opcja. Zniszcz wszystkich wrogów lub ucieknij. O kurde, jakieś drony w ogóle. Dobra, trafiony. Mały poślizg miałem, dobra. I co się teraz dzieje? Ci się próbują do, że tak powiem, blokada otrzymać. A, to jest blokada, to nie jest leczenie. Oni mnie muszą dogonić, ale ciężko im to zrobić, bo to wymaga wielu kart. Ten może coś strzeli, co? O ja, sam wpadł w poślizg, co za typ. Dobra. Kurde, nie mam biegu, a chciałbym. Nie wiem, co to... Aha, że o dwa mogę się przesunąć, bo ja bym to chciał walnąć, tylko bym musiał mieć dwa do tyłu, czyli bym musiał mieć... No to nie starczy mi. Chociaż 3-2 to mi starczy, czyli raz. Dwa. I teraz to za dwa. Patrzcie.
No dobra. O, koniec drogi na lewym pasie. Obydwóch jednym strzałem. Jakiś achievement powinien za to być. Okej, okay, mam jakieś koła. Jakąś kuszę. Nie wygląda to jakoś super. To w ogóle ciekawe. Nie wiem co to jest jakiś level tej karty? Ale wezmę to, bo widzę, że to mi dodaje jakby parametry mojego auta, że widzicie, że same parametry auta, nie wiem gdzie one tu są, tu mi się podwyższyły. Od czego? Od tego, nie? Plus jeden, plus ten. Nie wiem co to jest to na dole, że atak albo wymiana, to dwie karty dobieram, chyba coś takiego. Nie widzę co tam jest napisane dokładnie. Znów jakieś drony. Tylko walki by mogły być bardziej wymagające, bo na razie są takie dość... Chociaż ten ma 40 życia, to może jest już bardziej troszeczkę wymagające. Chciałbym się dwa razy do przodu przesunąć, to jest trochę niewykonalne. Albo nie. Albo po prostu pojadę na dół i tą rozwalę z tyłu. Tu sobie podwyższę bieg, żeby już mieć na zapas. Aha, nie mam już ruchu, dobra. O shit, koniec drogi. Shit. Dobra, na pewno muszę się przesunąć. Bo inaczej będzie kiepsko. To nie wiem co to jest. To jest... Jak zabiję to... Aha, że jak chyba jak zabiję to dobieram dwie karty, wiecie? A, to jakiś dym jest. Szkoda, że nie stracił tego, to byśmy może mogli... Może by go wybiło i by spadł z trasy, nie? Wiecie, na koniec drogi. Na początku wrogowie są łatwi. No zazwyczaj na początku wrogowie są łatwi w takich grach. No jak to jakiś kurde rumba za mną jeździ? To może tak być, no. Tu jakieś 18, ale trzeba być konkretnie ustawionym. Tu jakiś silnik, tu jakaś wyciągarka. Nie wiem, na razie odbieram, nie wymieniam. Ta broń, którą mam, wydaje się całkiem sensowna. A ci inni, co są ci? Aha, że oni na koniec do mnie dojadą i to będą, albo się będą łączyć ze mną droga, pewnie to jakieś bossy są, albo coś w tym rodzaju. No, to papa. Pa. A. Żona mi uciekła, koniec.
Dobra. Rozwalony. No i chyba tyle, co? Chociaż nie wiem, może tu do przodu podjechał, tamten z tyłu nie będzie mógł mnie dogonić. A nie, a czemu mi się w ogóle skończył ten? Aha, bo punkty kierowania mi do zera zeszły. Dobra, kumam. Zapominam, że te punkty to są te same punkty, które mnie ja wpadam w poślizg. O shit. No to niedobrze. Dobra. A dymu już nie puszczę. I nie wpadłem w poślizg. Aha, tylko że mi teraz jedynka zostaje i jak mnie trafi, to już wpadnę w poślizg. I to taki porządny poślizg mi wszedł. To zależy od ilości biegów ten poślizg? Rozwaleni. Zachowaj zawsze przynajmniej 2, max 1 punkt kierowania na wszelki wypadek. Tutaj jakie w ogóle, patrzcie, deszcz pocisków. To ciekawe, te opony. Zaraz do garażu zajrzę i zobaczę, o co chodzi z tymi oponkami. Ja mam takie tylko jeden w dół, dwa w dół, a tu mam trochę lepsze, bo mam tak w dół, a co to jest takie coś? Osłabienie, zadawaj 25% mniej obrażeń stanu i prowadzenia. Aha, dobra, czyli że mam osłabienie, to nie chcę czegoś takiego. Chociaż to jest za jeden wtedy tylko. A tu mogę 2, a tu się mogę o 2 przesunąć. Kurde, no to nie wiem, ciekawe. Ale nie chcę mniej zadawać. Dobra, jedziemy do miasta, warsztatu, czy co to jest. Dobra, jedziemy do sklepu, zobaczymy, co można kupić. A, bo on mi może naprawić za 50. Aha, super. Aha, i koniec. Czyli ja wszystkie pieniądze, które zarobiłem, właśnie wydałem na naprawę. No to słabizna. Niedobrze, bo oni są przede mną, a ja... Dobra. Jeden wyeliminowany i wpadłem w poślizg. O, jeszcze tego uderzę, więc zajebiście. Ten ma jakieś rakiety, co on ma? Niedobrze. Olej, ale ten wypadł, patrzcie.
Dobra. Czyli to też nie zadziała. Muszę jechać do przodu, bo... Po prostu muszę iść mieć z tyłu, bo mam tylko broń, co strzela do tyłu i to jest właśnie, widzicie, tak sobie, taki sobie zrobiłem pojazd. Dobra. Mógłbym strzelić, ale wtedy stracę panowanie nad... A nie, nie stracę, bo nie mogę. Dobra. Co ja tu mam na tym moim tym? Bo nie widzę. Czekajcie. Przyczepność. Otrzymuje mniej obrażeń. Aha, okej. Od prowadzenia. Ja mogę tu po prostu pojechać? Nie, nie mogę. Muszę go uderzyć. Dobra. No to już walka taka, wiecie, troszeczkę bardziej ambitna. On mi nie może, bo ja mam ten pancerz, żeby mi nie mógł przewrócić. O nie, wpadł w poślizg i go teraz zgubię, a w dobrym miejscu był za mną akurat pod strzał. O, to będzie dobre. Patrzcie teraz. A nie wiem, co ja mu zrobiłem. No i chyba tyle. Chyba, żebym go jeszcze chciał wybić, ale siebie też. No dobrze, spadł mu bieg i jeszcze tak daleko bardzo poszedł do tyłu. Nie wiem, co to robi. Dwa biegi w dół. Okej, przyhamowałem troszeczkę.
Tu i teraz dostaną strzała. Nie kumam trochę, czemu on go uderza, jak tu podjeżdża, ale... Aha, bo to jest znów na jednego. Kurde, myślałem, że to wszystkich zrani. Dobra, bieg zwiększony, życie za ten. Ale mnie przysmażył. Trochę jest to dla mnie takie nieintuicyjne, że jak ja w go biję, to nie tracę życia. Dobra, udało się. I się boję trochę uderzać, a widzę, że tu połowa gry to jest przepychanie się. 4 pancerza, jeśli sobie wezmę taki ogniowy zamiast wieżyczki. Okej, to bym wziął chyba nawet i wyposażył. Pokażcie mi mój pojazd, czyli teraz mam takie coś. I mam zapalającą i dostałem jakiś pancerz 14. Pochłania obrażenia, odnawia się na początku bitwy. To dobrze, bo to... Resztę trzeba niestety naprawiać. Gdzie jest silnik? To jest silnik, tak? I ja mam tylko przód, tył tym silnikiem, a to jest... To jest lepsze, bo to jest za 3 przód, tył, a to jest za 3 przód, tył, lewo, prawo. A więc jest git. Tu mógłbym strzelać do przodu albo ten dym. Dobra, jedziemy. Kolejna walka. No, teraz już pojazdy się pojawiają. Nie jest tak prosto. Dobra, dron zniszczony. Kurde, w pościsk padłem, nie zauważyłem tego. O nie. Dobra, co przeciwnik zrobi? Uuu, koniec trasy. Ale mnie porobił teraz. Ja dostaję te 2, czy nie? Dobra, koniec. Mogłeś najpierw AOE, potem Gatling? Mogłem, ale zapomniałem, że mam to AOE. O nie, poślizg. Ale mnie kurde robi. Dobra, kąpiel w oleju mu zrobię.
Go trochę przysmażymy. I teraz też go troszeczkę. No moim problemem jest to, że czy mój samochód tak ma tylko strzelanie do tyłu. Ale z drugiej strony ma mocne to strzelanie do tyłu, więc jak podjadę już do przodu, to jest git. Tu jest jakiś lepszy... lepsze strzelanie do tyłu. Muszę zobaczyć, co to jest, gdzie się ten silnik wsadza, bo nie widzę go. Tu się go wsadza. Ten silnik wygląda nieźle, no. Jakieś opony by się przydały, bo nie mam nic do opon. Dobra, jest sklep. Dochodźmy do tego sklepu, coś kupmy. Obrażenia prowadzenia są zwiększone o 1. Gdy zmieniasz bieg, zdobywasz 2 punkty blokady. O! Super. To biorę to. Aha, ja to mam u góry. To tak jak w Slay the Spire. I 2 punkty przyczepności. O kurde, jakaś sytuacja. Jadąc za piaszczoną autostradą, widzisz przez całą furgonetki. Gdy podjeżdżają bliżej, zauważasz, że ma z boku logo twojego sponsora furgonetki, że się... Ej, dobrze cię widzieć, szef przysyła pozdrowienia. No jasne, biorę. Jak wykonuję ruch do tyłu, to będę zdobywał jakieś rzeczy. 3 pojazdy teraz, ale będzie walka. O kurde, shit. To trzeba uciekać do tyłu. Tak zwana ucieczka do przodu. Chociaż czekaj. Dobra, teraz muszę pojechać w ogóle. O, czemu do tyłu się... O nie. Niedobrze. Myślałem, że to jest... Aha, bo to było jedno po drugim. Dobra, koniec, zobaczymy. Ten mnie stuknął, ale nic mi nie zrobił chyba za bardzo, bo mam pancerz ciągle. 4-5, dobra. Ci tam coś próbują zrobić, ale chyba nie wiedzą co. Jeszcze w poślizg wpadł. Jeszcze w kolegę uderzył, co za typ. Bez sensu. Nie do końca kołam. Czemu jak idzie w dół, to idzie do tyłu też? A to nie zawsze tak się dzieje. Dużo pancerza mam na sobie.
Tylko, że tu damage dostanę, nie? Dwa. Co oni teraz będą robić? Tamten się gdzieś rozbił z tyłu, nie wiadomo o co. Ten mnie tu poślizguje. O kurde, tu jakiś głaz będzie. Jak mnie nie zrzuci z tej trasy... O shit, to właśnie bije w głaz. Też, tylko trzeba we mnie pierwszego walnie, tak? Pięć damage'u. Za Kamola dostanę. Mało mam damage'u. Prawie w ogóle. A bo ja idę w dół i się cofam jednocześnie. No dobra, kumam teraz. Dobra, koniec. I co? Gdzie ten kamień? Droga się kończy na środku. Ciekawe, co, jak to się... Mógłby zostać na środku. Oj, niestety. No, ja muszę się stąd, że tak powiem... Zadymiony. O nie, a czekaj, czekaj, bo ja teraz stracę chyba ten. Kurde, tylko żebym nie wjechał na tą drogę, co jej nie ma. O, rozbił się, to koniec. Dobra, udało się, bo jak ja bym wpadł poślizg na tą drogę, to był przypał. Że droga jest wolniejsza, więc jak ja na nią wjeżdżam, to zwalniam. Okej. Kumam. Dobra, nowe oponki sobie wyposażyłem, jakieś ciekawsze. I do sklepiku. Starcie teraz będę miał. Dobra, może się coś jeszcze uda kupić. Ten ogień był chyba troszeczkę lepszy. No dobra, walczymy z bossem. Mamy mało życia bardzo. Zobaczmy, czym się ten boss charakteryzuje. Ma karty do tyłu i dookoła, mocny damage.
Dobra, sobie sterowności dodałem. Dobra, kończę. Zobaczmy, co on będzie robił. Co on sobie dał? Jakąś rękę bokserską. Ale dostaje. No niedobrze. Muszę być przed nim, żeby ten... Muszę się przed niego dostać. Dobra. Tak wyrwę do przodu troszeczkę. To mi nie będzie mógł dogonić na razie, przynajmniej. Tak mi się wydaje w tym. A jak mnie dogoni? No nie. Kurwa, no strasznie ciężko mi się jest ustawić, wiecie, na nim. Dobra. Spróbujemy tak. Jest, udało się. W końcu. Strasznie ma dużo efektów. Co to są? Blokada silnika, twoje karty silnika są wyłączone. Blokada twoje karty kierowcy są wyłączone. Wrażliwość przyjmij 5, więc możesz. O, zajebiście. O, patrzcie, co ja zrobię, ale mu odjechałem. No i koniec. Ale ja coś mam 12 nad sobą, co to jest? O ja, na początku tury przyjmie obrażenia stanu run. O nie, a skąd ja mam tyle tych punktów tej rozruby? Myślę, że może mi się zwiększa, jak ja wiecie, co to jest. Wściekłość, dwukrotnie zwiększa obrażenia stanu i prowadzi. Aha, okej. Ale już nie mam punktów i to mi się straci, ta wściekłość. Dobra, i ma więcej obrażeń teraz, czyli ten pierwszy, ten zapłon robię. Później robię to. Plus 10 życia, jak dwie karty wymienię, mogę to zrobić. Wymienię tą. I tą. Thank you.
15 dostał zamiast 10, czyli było to 50% więcej. Dobra, koniec. Bo on wyrzuca karty z ręki co chwilę, bo no takie coś mu dałem. Dobra, znów go olejem poleję, żeby więcej damage'u miał. Teraz go piznę tu. Ale jakoś nie dostaję więcej, to nie kumam do końca, o co chodzi z tym więcej oleju. O kurde. Chyba sobie tu pojadę. I teraz jest pytanie, czy ja go chcę jakoś... Mogę go zadymić, dobrać dwie karty, tylko żebym sam nie spadł. Dobra, nie, ja zrobię koniec tury, bo kurde, jeszcze sam spadnę na tą bombę, czy nie wiem, w ogóle poza trasę to już w ogóle będzie przypał. Czemu ja... Aha, bo dobra, bo dostałem te punkty. Bo mam jakąś super złość na sobie wrzuconą. Dalej ją mam. Się uderzył. Teraz wystarczyłoby, żebym go uderzył tak chyba i by był koniec. Jest. Alberto został pokonany. O, dobry ze mnie zawodnik jest. O, i taki karabin do tyłu. Albo wyrzutnia rakiet i to mi się wydaje, że to chyba... O kurde, obroża cierpienia. Ja takie coś mam? 7 punktów blokady. Co to jest punkt blokady? Nie wiem. Ta wyrzutnia... To jest wyrzutnia, którą mogę bić za... Za ile nią mogę bić? Gdzie chcę? Za 14. To nie, to chyba ten olej był lepszy. Dobra. Dobra, teraz by mi się przydało naprawić, to podjedźmy. Warsztat, to podjedźmy do warsztatu, tylko że zanim, jeśli w ogóle dojadę, to muszę tu walczyć z ludźmi. O, 14 pancerza na dzień dobry. Dobra. O, jeszcze w niego przywalę, może jeszcze raz. O, jeszcze w tego z tyłu, ale kombo zrobiłem eleganckie.
Dobra, ten się na szczęście sam rozwalił. Dobra, i zrobimy mu kąpiel w oleju. I wybijemy go. No i do góry. O, niestety. Udało się. Później niespodzianka i dojazd do warsztatu. Sprawdzałeś gierkę American Arcadia? Musisz sprawdzić. Dawidus, nie sprawdzałem, ale co to jest? Co to jest? O, patrzcie, pierścienie, ale jakieś lepsze niż te, co mam. Pierścienie śmierci? Dobra, długa, nużąca jazda autostradą wydaje się ciągnąć w nieskończoność. W oddali dostrzegasz samochód z otwartą maską i machającą do ciebie postacią. Zatrzymujesz się natychmiast, żałujesz swojej decyzji, bo nagle otacza cię kilka innych pojazdów. Z jednego z nich wychodzi łysy kafar i z tatuażem na całym ciele i daje ci do zrozumienia, że wybór jest prosty. Tańcerkę hula zdobywam. Za każdym razem, gdy po raz pierwszy w danej turze nie masz kart w ręce, zdobywasz 2 punkty wściekłości, okej. Okay. Kurde, 3 auta. A ja mam bardzo mało życia. Uja, oni są... O nie, to poważni przeciwnicy są teraz. Dobra. No i co teraz? Rozwalą mnie? No shit. Chyba po mnie, co? Ajajajajaj. No ale co miałem zrobić? Oddać im cały złom i tak by mi zostało 11 życia tylko. Dobra, zobaczymy co za taki rajd się dostaje. Doświadczenie. Zrobiliśmy poziom pierwszy, drugi i trzeci poziom nie. Odblokowano nowe podzespoły. A, widzicie, czyli lepsze koła. Jeszcze lepsze koła, lepsze działka z różnymi ulepszeniami, o wiele lepsze silniki, nowe perki i nowe auto, i nowe auto. A, i mogę Alberto Flamingo, mogę też grać. Alberto. I muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo... No, bardzo przyjemna gra się wydaje, bardzo fajnie tutaj... Polacy zrobili grę. Polska gra, dobra jakość polskiej gry na komputer. O Jezu. Och, dobra, moi drodzy, kończymy tą gierkę, no bo nie będziemy ciągle grać w Indyka. Zaraz zobaczymy, co tam Dawidus proponuje, co to za gierka od niego. A tymczasem przerwa.